Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie i to będzie prezentownik. Pojawią się w nim te rzeczy, które wybraliśmy my i tylko my. I chciałam Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja wychodzę z takiego założenia, że w święta Mikołaj spełnia marzenia wszystkich dzieci, że te listy no nie bez powodu są pisane, prawda? Chcemy, żeby pod choinką znalazło się to, czego pragniemy, o czym marzymy i myślę, że właśnie to jest ten czas, kiedy warto, żeby ten święty Mikołaj wysłuchał próśb naszych dzieci, bo jest tyle innych okazji do tego, żeby kupić naszym dzieciom zabawki super edukacyjne, rozwojowe, piękne, drewniane, w duchu Montessori itd., itd. A tutaj byłoby fajnie, żeby te właśnie większość dziecięcych marzeń została spełniona. Jeżeli Wasze dziecko marzy o robopiesku, to ja bym po prostu poprosiła Mikołaja o takiego robopieska, no bo tak naprawdę nie ma w tym nic złego, a wręcz odwrotnie. No dobra, ale zaczynamy. To też nie jest tak, że wiecie, że tylko takie zabawki. Myślę, że można też połączyć jedno z drugim, że ładna, fajna, edukacyjna zabawka i też taka, która sprawi dziecku radość. Oczywiście, to by było idealne rozwiązanie, ale myślę, że tutaj nie ma się coś spinać i ciśnieniować, tylko trzeba poprosić Mikołaja, żeby po prostu spełnił dziecięce oczekiwania i sprawił, żeby była wielka radość i wielkie szczęście w dniu Wigilii. No dobra, ale do rzeczy. Zaczynamy od zabawek dla Romana i proszę bardzo, dum 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 dum. Wjeżdżają nasze dwa hity. To będą prezenty dla dziecka rocznego z hakiem. To jest chodzik, jeździk, pchacz, pies. I mamy też bardzo podobną rzecz, to jest warsztat. Wy już go dobrze znacie, bo Roman uwielbia ten warsztat. Tak naprawdę Roman nie potrzebowałby tych dwóch rzeczy, ale tego pieska dodatkowo dostał. I wiecie, co Wam powiem? Że jeżeli chcecie, żeby Wasze dziecko właśnie zaczęło chętniej chodzić, to taki pchacz jest zdecydowanie lepszy, bo on jest lżejszy i łatwiej jest z takim pchaczem ruszyć. Ale z kolei tutaj ten warsztat ma milion możliwości i ta zabawka jest na pewno taką zabawką, która posłuży przez bardzo długi czas. Tutaj wszystko się kręci, można wkręcać, wykręcać, są narzędzia. Nawet jeżeli dziecko nie będzie już sobie później chodzić z tą zabawką, to ona może sobie spokojnie stać gdzieś w kąciku i dalej te małe rączki mogą pracować przy wkręcaniu i wykręcaniu śrubeczek. No dobra, lecimy dalej. Opcja numer dwa dla takiego malucha to jest, słuchajcie, ten domek. Ja o nim zapomniałam, ale pamiętam, jak kiedyś niedaleko mnie była taka knajpa, która się nazywała Kredka i ja tam bardzo często chodziłam z taką malutką Basią i malutką Jadzią po przedszkolu albo po prostu tak, wiecie, no żeby dzieci się pobawiły, a ja żebym miała te 10 minut spokoju i mogła wypić ciepłą kawę. I tam właśnie był ten domek. I wszystkie, ale to absolutnie wszystkie dzieci o ten domek się biły, w cudzysłowie, bo ten domek naprawdę robi furorę. I właśnie ostatnio byliśmy u znajomych, którzy podarowali Romkowi ten domek, bo ich dzieci się już tym domkiem tak do końca nie bawią. To jest domek marki Dumel, no i on jest genialny. Tutaj naprawdę, tu jest życie w tym domu, jak w prawdziwym każdym domu. Spuszcza się woda w toalecie, kaczka się kąpie, dzidziuś śpi, milion melodyjek, teraz nie będę ich włączać. Tak, jest garaż, kuchnia, telefon, szczekający pies, dzwoniący telefon. Można tutaj nawet zmieniać... Tak, bye bye. Można zmieniać, że jest noc i jest dzień, kogut pieje, wszyscy wstają w domu. Tutaj szop się chowa. Naprawdę świetna zabawka, Roman ją bardzo lubi, to jest jedna z tych zabawek, która właśnie pozwala dać 10 minut spokoju i pozwoli tak na chwilę zająć dziecko. Ja też ją bardzo lubię wykorzystywać do inhalacji. Jak Roman musi mieć inhalację, to wtedy wjeżdża ten domek, on sobie tam wszystko naciska, ogląda, zerka i pozwala nam to właśnie mieć te kilka minut, żeby zrobić inhalację. Trochę podobną zabawką z tej serii jest taka zabawka marki Witech, Fautech. Nie wiem, jak to się powinno dokładnie wymawiać, ale te zabawki takie właśnie grające,
gorące, są tej marki naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja kupiłam Romanowi taką ciężarówkę. Nie będę włączać, ale uwierzcie mi na słowo, tutaj jest dużo fajnych melodyjek, są też słowa, dźwięki, zadania, są takie specjalne kamyczki, które tutaj można do środka wrzucać, a to jest w ogóle wywrotka małego budowniczego, jakby co, można ją też sobie później prowadzić na sznureczku, jak nasz maluch zacznie chodzić. U nas to jeszcze nie nastąpiło, więc też myślę, że dla chłopaka, dla małego chłopaka naprawdę bardzo fajna rzecz. Mogę Wam też zdradzić, co Roman, już wiem, co Mikołaj planuje zostawić Romeczkowi na Mikołaja. Będą to takie malutkie cymbałki ze Skip Hopa, które też fajną rzeczą w nich jest to, że tę pałeczkę mają ukrytą, a później jak się ją wyciągnie, no to raz, że można grać, ale dwa, można też te cymbałki sobie prowadzić. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla takiego malucha. I only want you with lots of shiny things within. That would be nice too. A new car, let's go take a spin. Sounds great, I'd love. To były nasze hity, ale tak naprawdę tych rzeczy dla malucha jest znacznie, znacznie więcej. Też nie ma czasu, żebym tutaj o wszystkim Wam mówiła, ale no nie wiem, tak na szybko, takie piłki sensoryczne z rubabu, telefon dzwoniący, grający z Żanoda, gryzaki, Oli and Carol marka, jeżeli dobrze pamiętam. One są naprawdę świetne dla takich trochę mniejszych dzieci. Nie wiem, jakaś pierwsza układanka, pierwsze puzzle. Tych możliwości jest naprawdę dużo. O, mamy na przykład też takie fajne z MatPapi, żeby dopasowywać pierwsze pojazdy. No, więc sporo tego. Tak sobie myślę, że dla tych mniejszych dzieci jest dużo więcej możliwości i dużo więcej tych zabawek, no bo później to już wiadomo, że zaczynają się różne zainteresowania, różne zajawki na konkretne, no wiecie, filmy, co za tym idzie, zabawki, bohaterów i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I idąc tym tropem, przejdźmy teraz do prezentów dla Jadwigi, czyli powiedzmy takie 4-5 lat dziewczynka, chociaż niekoniecznie. Jadwiga ma dużo męskich zainteresowań, bo na przykład cały czas ona bardzo chętnie bawi się swoim garażem. Ten garaż jest naprawdę mega, dostała go jak miała złamaną rączkę. To był taki prezent na pocieszenie i taki prezent, który miał właśnie sprawić jej radość i miał ją zająć. No i rzeczywiście ten garaż jest super. Są tam dwa piętra, jest stacja benzynowa, jest myjnia, jest taka winda dla tych samochodów, że one mogą wjeżdżać do góry. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Są też oczywiście w komplecie drewniane samochody. Można też dokupować więcej, jeżeli ktoś ma ochotę. Idąc też tropem takim kreskówkowym, bajkowym, to Jadzia ma zajawkę na dwie rzeczy. Pierwszą to jest Elsa i Frozen. To jest ciekawe, bo Baśka czegoś takiego nigdy nie miała, a u nas, słuchajcie, no faza na tą krainę lodu po prostu trwa i trwa. I na przykład Jadzia zamówiła sobie u Świętego Mikołaja taką sukienkę Elzą, z Elzą oczywiście, z cykinami, żeby mogły się one tak zmieniać, że z jednej strony jest jeden rysunek, z drugiej drugi. No i to tylko tyle. W sumie tylko tyle zamówiła od Mikołaja. W ogóle te moje dzieci jakoś tak nie zaszalały w tym roku, ale to opowiem Wam na sam koniec, jakie my mamy życzenia. Mamy też jedną sukienkę, pokażę Wam, bo tutaj jest pod ręką. O! mamy tutaj jedną sukienkę Elzy. Proszę bardzo, Elza jak prawdziwa. Więc tutaj już Jadzia dostała jedną taką, drugą no Mikołaj na pewno przyniesie. Drugą opcją bajkową to jest Psi Patrol. Jadzia ma bzika na punkcie Psiego Patrolu, ma prawie wszystkie pojazdy, więc to też jest bardzo fajna opcja, żeby zamówić u Mikołaja taki jeden, a później zawsze można zbierać resztę do kolekcji, można się bawić. Też fajne jest to, że ta bajka, ona uczy takiej pracy zespołowej, pokazuje, że fajnie razem zrobić coś dobrego i bardzo często jak ktoś przychodzi do Jadzi, to ona właśnie proponuje zabawę w Psi Patrol. I fajne jest to, że tych pojazdów jest na tyle dużo, że każdy może być kimś innym, można się zamieniać, można odgrywać rolę. Wbrew pozorom naprawdę fajna bajka i fajny patent na zabawki.
co jeszcze dla Jadzinki? Jadzinka ostatnio ma fazę też na puzzle i to jest akurat super, bo to jest ta zabawka, ta aktywność, która no, rzeczywiście bardzo rozwija intelektualnie nasze dzieci, więc ja się cieszę i tak co jakiś czas próbuję jej podsyłać nowe puzzle. Ostatnio udało mi się połączyć Basi zajawkę na koniki i Jadzi miłość, powiedzmy, do puzzli i mamy takie puzzle z Janoda z konikami, one są już no, dosyć skomplikowane, sporo tam jest elementów, ale wspólnie we trzy ułożyłyśmy i zajęło nam to, no tak myślę, że z godzinkę, godzinkę z hakiem, ale to był taki bardzo fajny niedzielny poranek, kiedy to razem usiadłyśmy sobie po śniadaniu przy stole i ułożyłyśmy całość. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Myślę sobie, że są też rzeczy, które dla takiego 4-5-letniego dziecka sprawdzają się zawsze. To są klocki Lego, mogą być Lego Duplo albo małe Lego, zależy tak naprawdę na jakim etapie rozwoju i co lubi nasze dziecko, bo u mnie to jest różnie. Jadzia woli, myślę, że Duplo. Duplo bardziej jest takie kreatywne, że ona z tych klocków potrafi zbudować coś fantastycznego, coś niesamowitego. A jeżeli chodzi o te małe Lego, no to też dziewczyny się bawią, ale myślę, że Duplo wciąż wygrywa i jest takie łatwiejsze i bardziej przyjazne w obsłudze. Tak przynajmniej jest u nas. A druga rzecz to jest ciastolina Play-Doh. Tych zestawów jest naprawdę tyle. Są takie cuda, są kuchenki, makarony, gotowania, ale nie tylko, dentysta, trole. Jest nawet taki zestaw, gdzie można tego stworka z plasteliny przenieść do smartfona za pomocą specjalnej aplikacji. Więc naprawdę myślę, że taka ciastolina też będzie na pewno trafionym prezentem. No dobrze, teraz została nam na deser Baśka, czyli 7 lat. No i tutaj już żartów nie ma, to jest szkolne dziecko, tutaj trafić w gust takiego, no może już no właśnie, już nie małego dziecka bywa niezwykle trudno. No i tutaj rzeczywiście trzeba się bardzo mocno sugerować tym, co lubi, kocha nasze dziecko. U mnie to są konie, podejrzewam, że u wielu dziewczynek w podobnym wieku to też mogą być konie, a jeżeli to są konie, no to u nas od urodzin Barbary, czyli od października, króluje stajnia. Stajnia Playmobil, ona wymiata. Nie jest może najtańsza, ale naprawdę jeżeli konie są pasją Waszych dzieci, to warto w nią zainwestować, zwłaszcza, że to jak te zabawki Playmobil są zrobione, one są dopracowane w każdym szczególe, szczególiku, no w ogóle to jest majstersztyk. Basia lubi. To jest w ogóle dla mnie przedziwna historia, bo zaczęła się faza na takie gadżety. I na przykład mamy coś, co się nazywa Num-Nums i to są takie babeczki, które no one robią różne rzeczy. Ja do końca nie wiem, wiem, że też jest jakiś taki pojazd z tymi babeczkami, ale te babeczki można zbierać. Wiem, że dziewczyny właśnie z klasy mają te Num-Numsy i one przychodzą do szkoły z tymi Num-Numsami, na przerwie się bawią. Baśka ma takiego, co się świeci. Jadzia też miała taki lakier do paznokci. Jest też taki błyszczyk Num-Nums. No, można to zbierać. To nie jest drogie, więc to akurat spoko. No i jeżeli dziecko ma ochotę się tym pobawić, kurczę, no czemu nie? Nie widzę w tym tak naprawdę nic złego. Basia też właśnie jakiś czas temu miała zajawkę już na tego wspomnianego na początku filmu robopieska. No i okej, no. Ale, tak żeby już było bardziej konkretnie, to kolejną rzeczą, która u nas się sprawdza, to są gry. To jest ten etap, to jest ten wiek, kiedy już można usiąść śmiało z dzieckiem przy stole i sobie pacnąć rundkę w Uno albo w Chińczyka. My mamy takiego Chińczyka z konikami z Janoda. Jest naprawdę spoko. Można też próbować grać w statki. Mamy też taką bardzo fajną grę z kretem.
Ona jest bardzo prosta i wydawało mi się, że ona tak jakby u nas się nie sprawdzi, ale to jest gra dla całej rodziny. Mogą grać, może grać właśnie Jadzia, może grać Basia. Gra jest mega prosta, trzeba zebrać z pola wszystkie warzywa i kto zrobi to jako pierwszy, wygrywa. I ta gra naprawdę daje nam bardzo dużo radości i pozwala nam fajnie spędzić weekendowo czas, więc postawiłabym na gry. I na koniec muszę Wam coś jeszcze pokazać. Jak myślicie, co powstanie z połączenia lamy i jednorożca? Otóż ja do niedawna jeszcze nie wiedziałam, ale już wiem, że to będzie lamorożec. Słyszeliście o czymś takim? Ja właśnie, mój kumpel mnie oświecił, bo otóż on maczał palce w tym projekcie i tak przysłał moim dziewczynom te lamorożce. No i powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo tak myślałam, że ojejku, no dobra, jakiś lamorożec, lama z rogiem, ale to wygląda naprawdę genialnie. Co więcej, jest cała rodzina lamorożców, to jest chłopak Eryk. To już wiem, to jest bodajże Mazi, o ile dobrze zapamiętałam, tęczowy lamorożec. Ich jest 6, można je zbierać, można się nimi bawić, można je przytulać, można z nimi spać, można robić wszystko. Tak, można je kupić oddzielnie, można je kupić w rodzinie. Jest też kolorowanka, gdzie można poznać przygody lamorożców. A nie, przepraszam, to była Jarisa. Mazi jest pomarańczowa, taka bardziej różowo-pomarańczowa. No i też powiem Wam, że to jest bardzo fajny przykład tego, jak produkt stworzony od A do Z jest naprawdę dopracowany, tak naprawdę w każdym szczególe, bo te lamorożce są zapakowane w takie piękne pudełka. Można je też wykorzystać, żeby przechowywać sobie jakieś babskie skarby w pokoju dziewczyn. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. I co więcej, w związku z tym, że to mój znajomy, to załatwiłam dla Was zniżkę. Jeżeli będziecie mieli ochotę zamówić takiego jednorożca, to kolorowankę dostaniecie za grosz, 1 grosz, a żeby tak właśnie się stało, to musicie wpisać w zamówieniu hasło 10 minut. No, to tyle. To były nasze propozycje. Jeżeli Wam się podobały, to koniecznie dajcie kciuki w górę i dajcie też kciuki w komentarzach. Jeżeli macie Wasze sprawdzone typy, pomysły, co by tam jeszcze podpowiedzieć świętemu Mikołajowi, to też napiszcie. Pamiętajcie, że za każdym razem te komentarze należą do Was. Dobrze wiecie, że ja je czytam, kojarzę tych najbardziej aktywnych użytkowników i prawie, no może nie na każdy, ale naprawdę na dużą większość komentarzy staram się odpowiedzieć, więc czytam. Tak, dajcie też jeszcze kciuki w górę, a nie, to już mówiłam, suby, no, bo ja nie wiem, do tej setki to chyba nigdy nie dobrnę. Do zobaczenia.